Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl i ja was zapraszam na kolejny materiał na totalnych dramaturgach z mojej strony. Słuchajcie, ponieważ dzisiaj nie miałem jakiegoś konkretnego pomysłu, a chciałbym jakby coś nowego od siebie wrzucić, to postanowiłem zrobić kolejną topkę moich ulubionych postaci z totalnej porażki, w sensie jeżeli chodzi o zawodniczki. Więc myślę, że nie powinniście na to narzekać, ponieważ myślę, że to, co teraz wam przedstawię, będzie dosyć fajną listą i w przyszłości, znaczy no w przyszłości, w niedalekiej przyszłości, coś zorganizujemy, jeżeli chodzi o wasze propozycje, bo widziałem, że tam troszeczkę pisaliście od siebie, no a głupio byłoby z tego nie skorzystać. Dobra, skoro mamy to oczywiście formalności załatwione, to myślę, że przyszedł czas na rozpoczęcie właściwej części odcinka. Przechodzimy do tematu. Na miejscu piątym będzie Elodie. Kto to jest Elodie? Proszę bardzo, to jest ona. W dużym skrócie, jest to dziewczyna geniusz. Niezwykle świadomy geniusz. Jest ona perfekcjonalistką. Elodie wkłada dużo pracy i wysiłku we wszystko, co robi, nawet jeśli zajmie jej to sporo czasu. Jeśli chodzi o zalety Elodie, to mogę powiedzieć, że jest ona mega sprytną dziewczyną w duecie z Mary. One oboje to są takie big brainy w sumie, totalnej porażki. Jeśli chodzi o urodę, to myślę, że nie ma na co narzekać, w mojej skromnej opinii. Natomiast jeżeli chodzi o wady, to odniosłem wrażenie, oglądając totalną porażkę wariacki wyścig, że w pewnych momentach ona, jak i Mary, były za bardzo przemądrzałe do takiego stopnia, że ciężko mi było oglądać z nimi sceny. Na pewno Elodie i Mary są dobrymi ludźmi w świecie totalnej porażki. Nie ukrywam tego i nie będę starał się tego podważyć. Ale no nie zmienia to faktu, że w pewnych momentach miałem po prostu nadzwyczajnie ich dosyć w oglądaniu. Tak więc nie wiem jak wy, ale ja miałem powiedzmy pewien moment, że miałem po prostu dosyć oglądania i Elodie i Mary razem wzięte. Tak więc dlatego ona zajmuje miejsce piąte, bo mimo co nie jest ona złą postacią w mojej skromnej opinii. Jest dosyć ciekawą postacią i takie jest moje zdanie w tej sprawie. Na miejscu czwartym będzie Gwen. Tak, tak, Gwen. Dokładnie tak. Powrót pierwszej obsady tutaj nam się szykuje. Gwen jest samotniczką z wyboru. Również zachowuje się jak typowa gotka, czyli trochę pesymistyczna i antyglobalistyczna, jednak nie jest antagonistką i mimo, że ma taki charakter, uważa siebie za miłą osobę. No cóż, uważać to można jedno. Pytanie, co na to opinia ogólna? He, he, he. Taki wiecie, żarcik kosmonaucik. Na pewno mocną zaletą Gwen jest to, że w pierwszych sezonach, pomimo tego, co serwowali Chris z szefem, to ona gnała cały czas do przodu i się nie poddawała. Na pewno na plus również jest to, że gdy trzeba było się wycofać, to nie kozaczyła, tylko faktycznie potrafiła się wycofać. Natomiast jeśli chodzi o jej wady, cóż, odbijanie czyichś chłopaków chyba nie należy do fajnych wyborów życiowych, co nie? Czasami odnosiłem wrażenie, że Gwen za bardzo kozaczyła przy Duncanie, jeśli chodzi o, wiecie, poczucie humoru. I ja wiem, że to się może trochę wykluczyć, że w jednym momencie mówię, że ona nie kozaczyła, a tutaj mówię, że za bardzo kozaczyła. Tylko tu chodzi o to, że w wyzwaniach ona nie kozaczyła i gdy widziała, że jest, powiedzmy, koniec pas, nie da rady, to nie brnęła dalej w to. W momencie, kiedy z kolei były relacje Duncana z nią, to tutaj za bardzo przy nim kozaczyła, co miało prawo wzbudzić zazdrość u Trenta, no i sami wiecie, jak się skończyło w planie totalnej porażki. Zresztą w mojej skromnej opinii to właśnie od planu totalnej porażki postać Gwen została moim zdaniem tak troszeczkę zniszczona, tak małymi krokami zaczęła być niszczona. Trzeci sezon to w ogóle to udowodnił, a Plejada Gwiazd to dosłownie zmiotła Gwen, starą Gwen z planszy, nie? No cóż, szkoda, że tak się stało, no ale nic na to nie poradzimy. Idziemy dalej. Czas na miejsce trzecie. I na miejscu trzecim będzie Emma. Jeśli nie wiecie, kim jest Emma, to zapraszam na mój pierwszy oficjalny solowy materiał na tym oto kanale. Tu właściwie się wam powinien wyświetlić teraz na ekranie, co to jest za materiał. Więc tutaj, jako że tam również się wypowiedziałem o Emmie i o Kitty, to tutaj będę starał się troszeczkę skrótowo iść, jeżeli chodzi o ich postacie, w sensie wiecie, kim oni są, w sensie kim one są, z czego one zasłynęły i tak dalej. Tak więc przechodzimy do tematu. Emma jest studentką prawa, o czym już raczej się dowiedzieliśmy. Udział w wyścigu bierze na poważnie i trzyma się zasad. Gdy rzucił ją chłopak, przestała ufać innym i nie chce zawierać sojuszy z pozostałymi uczestnikami. Emma trzymała się z daleka od nowych związków, aż nie poznała Noaha. I się w nim nie zakochała, no cóż. O tym również opowiadałem w moim pierwszym solowym materiale, więc
tutaj daję wam większy skrót. Co do Emmy. Na pewno na plus jest to, że jak wpadnie na jakiś pomysł, to go raz a porządnie przemyśli, co da zwycięstwo jej drużynie. Ale co do wad, to miałem wrażenie, że za bardzo miała kija w dupie. W sensie, okej, rozumiem, że mogła przeżywać to rozstanie z chłopakiem, no ale come on. Miejmy tylko nadzieję, że Noah jeszcze bardziej ją wyluzuje. Liczymy na ciebie, Noah. Nie spiernicz tego. Na miejscu drugim będzie Kitty. W przeciwieństwie do swojej siostry Emmy, jest wesołą i spontaniczną nastolatką. Cieszy się, że dzięki wyścigowi może zwiedzić wiele ciekawych miejsc na świecie. Bardzo dobrze dogaduje się z innymi zespołami, ale bardzo często się rozprasza, co może zaszkodzić jej i siostrze. O tym również wspominałem w tamtym materiale. Co do Kitty, tak jak już mówiłem, jest całkiem fajną, sympatyczną dziewczyną. Ma dużo w sobie charyzmy, jest przyjazna, nie jest jakaś inwazyjna, co jak najbardziej jest na plus. No i widać, że też jej zależy w jakimś stopniu na wygranej, no bo jakby jej nie zależało, to raczej dawno by się poddała. Natomiast co do jej wad, tak jak wspomniała Wikipedia, bardzo często się rozprasza, co może nieść ze sobą różne konsekwencje. A to mogą przegrać i ledwo z życiem, a to wylecieć z rozrywki ze względu na to, że się za bardzo rozproszy i jako ostatnie dobiegną do mety. No cóż, różne scenariusze mogą zostać pisane w tej totalnej porażce. I na pierwszym miejscu, uwaga, uwaga, bo to będzie dosłownie takie bang, Carrie. Tak, ta Carrie z wariackiego wyścigu. Kim jest Carrie? Carrie jest to przyjazna dziewczyna, która jest oczywiście mądra, szybka, zdecydowana i nie boi się ryzyka. Przez cały wyścig jest zakochana w Devinie, ale boi się mu o tym powiedzieć przez wzgląd na jego dziewczynę. Gdy ta zerwała z Devinem, Carrie dowiedziała się o jego uczuciach dopiero pod koniec ich gry. Specjalnie czekałem na pierwsze miejsce, bo chcę tutaj wtrącić swoje 3 grosze. Powiem tak, Carrie od początku wariackiego wyścigu była moją ulubioną postacią i szczerze, bardzo kibicowałem jej i Devinowi, by byli ze sobą razem, bo w mojej opinii pasują do siebie i nie jest to robione na siłę, tak jak w przypadku pewnych dwóch postaci, ale o nich porozmawiam sobie kiedy indziej, gdyż wokół tych dwóch postaci są pewne teorie, jakoby porównanie ich do związku Mike'a i Zoe, gdzie mogę śmiało powiedzieć, że związek Mike'a i Zoe to jest coś właśnie w stylu Carrie i Devina, bo tam były w obie strony odwzajemniona miłość, a nie, że tutaj jedna osoba się stara, a druga ma kompletnie to w dupie. Znaczy na początku niby coś tam widzi w nim, ale później ma go kompletnie w dupie. No sami chyba wiecie, o kim ja mówię. Sami chyba domyślacie się, o kim teraz ja powiedziałem. Tak trochę puszczam oczko, mimo że wy nie widzicie tego, ale ci, co oglądają totalną porażkę od początku, łącznie z sezonem 5.2 i spin-offem, będą wiedzieli, o kim mówię teraz. Ale tak jak mówię, o nich kiedy indziej. Na pewno na plus dla Carrie będzie to, że jest bardzo zdecydowana i potrafi przewidzieć konsekwencje swojego działania. Jest szybka, co również może być dla niej na plus, bo może wygrać większość wyzwań, które mogłaby się opierać na wyścigu. I wiecie, tu chodzi o to, że wyścig na zasadzie jakby, wiecie, wyścigu z punktu A do punktu B, i wiecie, takie zadanie lekko atletyczne, myślę, że Carrie by spokojnie z palcem w nosie by wygrała. No dobra, może nie z palcem w nosie, ale sami wiecie gdzie. Natomiast jeżeli chodzi o jej wady, no cóż, jest taka, że boi się powiedzieć o uczuciach do Devina. No ale w końcu im udało się być ze sobą razem, co oczywiście uradowało mnie i pewnie wielu fanów totalnej porażki, jeżeli im kibicowali. Tak więc z tego miejsca życzę wam szczęścia, nieironicznie, bo jesteście dla siebie stworzeni i jesteście moimi w końcu ulubionymi postaciami, więc dlaczego miałbym moim ulubionym postaciom życzyć źle? Tak więc to była topka kolejnych zawodniczek z totalnej porażki. Piszcie, czy wam się ona podobała, czy kogoś innego wy byście oficjalnie dali na waszym rankingu. Napiszcie w sekcji komentarzy, co o tym sądzicie, co w ogóle sądzicie o takim formale topek, co sądzicie o takim formacie topek i tak dalej, bo jesteśmy po prostu ciekawi, a ja w wolnej chwili zawsze mogę zrobić taki materiał na szybko, gdyż pracuję obecnie nad jednym takim długim materiałem, tak więc cierpliwości moi kochani, bo na dniach prawdopodobnie coś z tego wycieknie. Tyle ode mnie, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo!